Witam, nazywam się Mateusz Rogalewicz, a to jest Sportowy Kalejdoskop. A w tym tygodniu wciąż niepokonani, czas na aktywność, hokej na stół i zespół w połowie idealny. Żeby tradycji stało się zadość, zaczynamy od AZS-u, który grał na wyjeździe z Gorzowem Śląskim. Z siatkarzami pojechała Anna Zimoń. Po zwycięskich derbach z Medykiem Opole AZS UO zmierzył się z Piastem Gorzów Śląski. Mecz miał być ciężką przeprawą dla Opolan, ponieważ sobotni rywal wydawał się być najtrudniejszym z ich dotychczasowych przeciwników. Konfrontacja zakończyła się jednak wygraną AZS-u, tym razem 1-3. Opole dobrze zagrało zagrywką w bloku i wygrało mecz zasłużenie, no nie ma się co oszukiwać, są liderem, no chyba jak na razie co graliśmy, no najlepsza drużyna. W pierwszym secie AZS popełniał wiele własnych błędów. Niedociągnięcia w połączeniu ze szczelnym blokiem Piasta miały przełożenie na wynik. Gospodarze wygrali tę partię 25-19. Źle graliśmy w pierwszym secie. Źle w każdym elemencie praktycznie, w każdej strefie nie wyglądało to dobrze. Specyfika gry w trzeciej lidze polega na tym, że potrzeba chwili, żeby się przeciwnika nauczyć. Żeby zobaczyć, w jakim gra ustawieniu. Dlatego to często tak wygląda, ten pierwszy set zazwyczaj, szczególnie w naszym wykonaniu w tym sezonie. No, do chwili trwa, zanim złapiemy swój rytm. Początek drugiej odsłony to powrót AZS-u do dobrej gry, który już na samym początku wypracował sobie przewagę. Nie była ona jednak na tyle bezpieczna, by Opolanie spokojnie mogli doprowadzić tę partię do końca. Rywalizacja zakończyła się dopiero przy stanie 26-28 i goście wyrównali w setach 1-1. W tym drugim secie odrodziliśmy się tam w środku seta, podgoniliśmy w końcówce, no ale... No jeden błąd, no i wiadomo, drużyna wygrała. Trzecia i czwarta partia to potwierdzenie świetnej formy siatkarzy AZS-u. W obu setach Opolanie dzięki swojej dominacji mogli sobie pozwolić na kontrolowanie wyniku. To później właśnie się odwróciło, bo my mieliśmy blok, później Opole wróciło blokiem i mieliśmy problem. Zawsze mieliśmy podwójny blok na skrzydle. No i to głównie tym Opole nas, można powiedzieć, tak zniszczyło. Początek meczu nie był optymistyczny dla AZS-u. Trener Doliński, widząc niekorzystne położenie swojego zespołu, dał szansę Pawłowi Cyglerowi. Rozgrywający w dobrym stylu powrócił do gry po kontuzji. Paweł Cygler wywiązał się ze swojej roli fantastycznie. Tego oczekuję od zawodników. Mamy 12 zawodników, skład bardzo wyrównany. Dzisiaj gra jeden i to drugi. Dzisiaj Paweł Cygler wszedł faktycznie i uporządkował grę. Wywiązał się ze swojej roli znakomicie. Już w sobotę przeciwnikiem drużyny Uniwersytetu będzie OKS Kokon Olesno. Spotkanie zasługuje na uwagę, ponieważ zespół z Olesna traci do AZS-u tylko jeden punkt. Jesteśmy, można powiedzieć, w formie, jesteśmy mocni teraz i mam nadzieję, że za tydzień z też ciężkim przeciwnikiem, z Olesnem, uda nam się powtórzyć dzisiejszy sukces. Mecz z Olesnem będzie ostatnim pojedynkiem pierwszej fazy rozgrywek. Po tym spotkaniu przyjdzie kolejna emocjonująca rewanże. Gwardia Opole przyjmowała na swojej hali Górnik Zabrze. Na tym meczu był Marek Świerczyński. Zawodnicy Gwardii wygrali zaledwie 2 z dotychczasowych 8 spotkań rundy zasadniczej PGNiG Superligi. W 9. kolejce spotkali się z Górnikiem Zabrze i chcieli za wszelką cenę odnieść zwycięstwo. Rzucili się na nas, jakby chcieli nas zabić, ale to o to chodzi w piłce ręcznej. No, ja miałem duże problemy z forsowaniem ich obrony. Dodatkowego smaczku spotkaniu dodawał fakt, że aż 4 gwardzistów w poprzednim sezonie występowało w Zabrzu. Choć zawodnicy twierdzą, że nie miało to dla nich znaczenia. Może właśnie te takie niuanse, które tam w prasie były, że my z Zabrza, to potęgowało to w prasie, w kibicach, że po prostu wygląda to, że my tak jesteśmy agresywnie na ich nastawieni. My tak zawsze gramy. Pierwszą połowę lepiej rozpoczęli gospodarze. Zagrali agresywnie i nieustępliwie w obronie, co pomogło Adamowi Malcherowi w skutecznych interwencjach. Największe kłopoty z defensywą Opolan miał były reprezentant Polski Mariusz Jurasik, który w pierwszej części gry zdobył zaledwie 3 bramki. Kubi, Mariusz, 1-1, ma problemy, indywidualne ataki. Twarda gra defensywna otwierała drogę do szybkich, skutecznych ataków, co bezlitośnie wykorzystywali Opolanie. Przede wszystkim skrzydłowi Gwardii Paweł Prokop i Wojciech Knop, którzy w ciągu 30 minut gry zdobyli odpowiednio 6 i 3 bramki. Gwardziści prowadzili już nawet 15-10, ale pierwsza część gry zakończyła się wynikiem 16-14. Chcemy walczyć w każdym meczu i takie to zadanie mieliśmy też dzisiaj. W pierwszej połowie realizowaliśmy te założenia. Grę Gwardii Opole w drugiej połowie można ocenić w podobny sposób do tego, w jaki trener Liljestrand ocenia swoje umiejętności w zakresie języka polskiego. Katastrofa. Jeszcze w pierwszej połowie w zespole gości doszło do zmiany bramkarza. Dobrze broniącego Sebastiana Suchowicza, który obronił 6 strzałów w ciągu 20 minut,
zastąpił Artur Banisz, który po przerwie dał prawdziwy popis. Bardzo dobra zmiana na Artura Banisza w bramce, który praktycznie przez 15 minut drugiej połowy zamurował bramkę, bo gospodarze rzucili nam tylko dwie bramki. Brak skuteczności gwardzistów i świetna gra Banisza spowodowały, że cała gra po przerwie wyglądała zupełnie inaczej. Wiatr w żagle złapali zawodnicy gości znani z występów z orzełkiem na piersi. Mariusz Jurasik, Michał Kubisztal, Robert Orzechowski i Bartłomiej Tomczak, którzy łącznie w drugich 30 minutach zdobyli 14 bramek. Zagraliśmy bardzo pasywnie w obronie. To, że Mariusz przeszedł na środek, to nie znaczy, że nie można było do niego wychodzić. I tu jakby był przyczyna tego, że zespół Zabrze powoli się rozpędzał, miał za dużo swobody, a jeżeli takim zawodnikom zostawimy tyle swobody, to skrupulatnie to wykorzystają. Górnicy faktycznie wykorzystali brak konsekwentnej postawy w defensywie gwardzistów. Goście zakończyli mecz z dorobkiem 33 bramek. Opolanie natomiast w drugiej połowie zdołali pokonać bramkarza Górnika zaledwie 8-krotnie, nie dając sobie szansy na walkę o korzystny rezultat spotkania. Gra się tak, jak przeciwnik pozwala. Myśmy pozwolili w drugiej połowie na bardzo dużo. Tak jak Mariusz powiedział, dobrą zmianę dał Artur Banisz, który praktycznie no zamurował tą bramkę. No, wiadomo, że inaczej się gra w meczu, w obronie. Jak w głowie się cały czas ma na przykład nierzucony poprzednio rzut z sytuacji sam na sam, to trochę tak morale upadają. Gwardia przegrała z Górnikiem 24-33. Była to już szósta porażka Opolan w 9. rozegranym spotkaniu. Fragmenty gry gwardzistów pozwalają jednak na nutę optymizmu. Bardzo chcieliśmy podziękować kibicom, znowu świetnie nas dopingowali, nieśli nas. No, przypuszczam, że w końcu te zwycięstwa w Opolu zaczną się z naszej strony. Teraz przed Opolanami bardzo ważny wyjazd do Piotrkowa Trybunalskiego, a później na koniec pierwszej rundy fazy zasadniczej spotkanie z mistrzem Polski zespołem Vive Targi Kielce. Oby w tych meczach Opolanie potrafili zagrać dobrze i równo w obu połowach. Zastanawiacie się może, dlaczego sportowy kalejdoskop nagrywamy w Esteku. Otóż w tym miejscu w weekend działo się bardzo wiele. Zaczęło się w sobotę od eliminacji mistrzostw Polski w hokeju stołowym. Obserwowała je Anna Zimoń. Eliminacje do mistrzostw Polski w hokeju stołowym cieszyły się sporym zainteresowaniem. W rozgrywkach udział wzięło wiele osób, które przyjechały z pobliskich województw. Przyjechało około 8 klubów z województwa opolskiego, śląskiego i dolnośląskiego. No i dzisiaj jest około 70 zawodników. Mogłoby się wydawać, że ta dyscyplina nie jest zbyt popularna. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z istnienia tej konkurencji sportowej. Jak widać, to tylko pozory. Ten sport jest dość unikatowy. Mamy sekcję, której nikt nie posiada, bo tak naprawdę hokej stołowy nie jest dość popularną dyscypliną. Niemniej jednak, jak widzimy, zainteresowanie w małych miejscowościach, w klubach jest dość spore. Największą satysfakcję z wygranych meczów mieli najmłodsi, którzy na równych prawach zmagali się ze starszymi od siebie graczami. Jest największa radość, jak się wygrywa ze starszym, tym bardziej, że są lepsi ode mnie. W turnieju wzięli udział m.in. reprezentanci naszego uniwersytetu. Jaka była ich forma? Powiem tak, no teraz jest początek sezonu, zawodnicy dopiero jakby rozpoczynają treningi, są to jakby pierwsze zawody, także myślę, że każdy się dopiero rozkręca. Zwycięzcami eliminacji zostali Martyna Mazurczyk, Dawid Marczewski i Jakub Kaziur. AZS stara się o to, by w przyszłości zwycięzcami zostawali studenci naszego uniwersytetu. Przynajmniej raz w roku jest organizowany turniej albo jakiś pokaz właśnie tej sekcji przez AZS i tak jak widzimy, coraz więcej ludzi na nią przychodzi. Mistrzostwa Polski rozpoczną się 14 grudnia w Żorach. Kibice będą mogli spróbować swoich sił nie tylko w hokeju stołowym, ale również w speedballu, quarto i speedstack. W tym tygodniu mieliśmy okazję spróbować wielu dyscyplin sportowych przy okazji Doby Sportu. Sprawdziliśmy, co się na niej działo. Szachy, piłkarzyki, aerobik i futsal. To tylko niektóre z dyscyplin, w których mogli spróbować swoich sił Opolanie podczas Doby Sportu, organizowanej wspólnymi siłami przez AZS Uniwersytet Opolski i AZS Politechnika Opolska. A zaczęło się w niedzielę o 13:00 mistrzostwami Opola w piłkarzyki. Dzisiaj już po raz kolejny organizujemy mistrzostwa Opola. Jest to już kolejny turniej tej rangi, od kilku lat go organizujemy, no i mam nadzieję, że w tym roku będzie
jeszcze lepszy niż poprzednich. Mimo iż piłkarzyki wydają się łatwą grą, profesjonalna rywalizacja wymaga nie lada umiejętności. Jak przyglądam się grającym tutaj zawodnikom, to uważam to za coraz trudniejszy sport. To wymaga zręczności na pewno i ma w sobie wiele skomplikowanych czynników. Kolejną niedzielną dyscypliną, w której mierzyli się Opolanie, była siatkówka. Rozegrano wiele meczów, w których wystąpili zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy. W zmaganiach wzięła udział również drużyna mająca w składzie członków działu sportowego naszej telewizji. Wrażenia mam jak najbardziej pozytywne, bo jednak to było miłe spędzenie czasu. Zgraliśmy się jako zespół, jako redakcja, no i to jest jak najbardziej na plus. Najbardziej popularny okazał się turniej futsalu, na który wyczerpano limit miejsc już tydzień przed jego rozpoczęciem. Co ciekawe, rozgrywki odbywały się w godzinach nocnych. Mimo zmęczenia, zmagania trwały do samego końca. Wszyscy byli wyczerpani, to wiem o tym, że na drugi dzień i jeszcze w trakcie turnieju, wiadomo, słabsza koncentracja, to na szczęście obyło się bez żadnych kontuzji, dlatego też mówiłem o dobrym poziomie turnieju, bo trzeba zważyć na to, że to właśnie to było w całkowicie innym rytmie dobowym niż normalnie. W ofercie Doby Sportu znalazło się także coś dla zwolenników gier umysłowych. Poniedziałkowy ranek rozpoczęto od zmagań szachistów, którzy walczyli ze sobą w Studenckim Centrum Kultury. Po wysiłkach umysłowych na chwilę zrezygnowano z rywalizacji na rzecz grupowego treningu. Niestety, aerobik nie przyciągnął tak wielu fanów jak pozostałe dyscypliny. Myślałam szczerze, że przyjdzie więcej osób. Z tego co mówiły właśnie koleżanki, to będzie ich więcej. Niestety nie ma. No ale niestety, warto po prostu zrobić te zajęcia dla tej garstki osób, które tutaj przyszły. Pracowano także nad elastycznością. Wbrew pozorom, pilates wymaga wiele wysiłku, co bywa jednak bardzo satysfakcjonujące. Było bardzo fajnie, trochę się porozciągaliśmy, trochę poskakaliśmy, także czuję każdy mięsień jest dobrze. Mówiąc o sporcie, nie możemy zapomnieć o niepełnosprawnych, którzy w trakcie Opolskiej Doby Sportu również uczestniczyli w zmaganiach. Zaprezentowali swoje umiejętności m.in. w koszykówce na wózkach. Opolscy studenci popierają inicjatywę Doby Sportu. Jest to szansa na sprawdzenie własnych umiejętności, a także odskocznie od codziennych obowiązków. Dzięki sportowi właśnie poprawiamy sobie nastrój, samopoczucie, odstresowujemy się, lepiej się czujemy. Miejmy nadzieję, że Doba Sportu na stałe wpisze się w kalendarz imprez odbywających się w Opolu i będzie przyciągała coraz większe rzesze chętnych. To wszystko na dzisiaj. W przyszłym tygodniu m.in. bardzo dużo siatkówki, rekrutacja do kobiecej drużyny futbolu amerykańskiego i trener żuraw na wylocie.